Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, jak widzicie, jesteśmy z powrotem w katakumbach. Dosłownie przed miejscem, w którym ostatnio padliśmy trupem. Więc bez zbędnych cergieli, przedłużania. Idziemy gdzie trzeba. Co na to, że może nie zginiemy tym razem. I no. Po prostu idziemy. Pełni energii, pełni siły z naszą kosą, która, jak się okazuje, nadal jest wspaniałą bronią. I co tu jeszcze mogę dodać w sumie? Bo miałem dla was jakąś informację ważną, tylko nie pamiętam do końca, jaka to była. Odnośnie czegoś takiego ważnego. Dobra, już pamiętam. Już pamiętam, o co chodziło. I otóż mam dobre wieści, gdyż w dzisiejszym odcinku prawdopodobnie nasza kosa osiągnie pełnię swojej mocy. Poza statystykami rzecz jasna. Znaczy mówiąc, mój cel zdobyć kosie plus 10. I przy okazji jeszcze muszę zobaczyć tylko statystyki, bo tak nie do końca pamiętałem. Jak to wygląda? Teraz będzie, nie pamiętam wiary, okej, 45. Czyli nie noszę teraz tego, tak, nie noszę. Dobra. To wszystko jak najbardziej się zgadza z tym. No w sumie co kojarzyłem bardziej niż pamiętam, bo jak mówiłem przed chwilą, nie za bardzo pamiętałem i... A! To jest po prostu powrót w to miejsce. Ciekawe. Ale nadal nie rozumiem, czemu tutaj się nic nie świeci. Co dalej z tym zrobić? Cóż. No cóż, jeśli nie wiem, to nie wiem. Inuszku będzie się tym zająć, ale damy radę, jestem tego pewien. I tak, jedne w sumie co mi przyszło na głowę, tak do głowy, jeśli chodzi o kwestię tego wszystkiego, to... Wiem, że może się wydawać większości z was głupie, ale to... Możliwe, że... Jak aktywuję to z powrotem, to jakimś cudem światło powróci do większości miejsc. A tak więc tak, tutaj jak widzicie jest pełne, przez co się świeci. Wróci to tam dalej? Nie wiem. Ale no. Macie po prostu przykład tego, że może to coś zmieni. I no dobra, co jeszcze tutaj dodać? W sumie to chyba nic, poza tym, że nie możemy stąd wyjść, dopóki... O, jak to się nazywa? Nie rozwiążemy tych spraw, bo nie możemy się teleportować, a... No chcąc, nie chcąc, żeby załatwić to, co chcę załatwić, to musimy się wyteleportować, bo po prostu bez tego nie ma szans i... Dobra, tutaj nic nadal. Tak, skoro tutaj nadal nic, to... Nie wiem, co dalej. Był mój jedyny pomysł. Może co najwyżej jakoś te drzwi się uda, chociaż one są jakimś mechanizmem zabezpieczone, więc... I nie znajdę mechanizmu, to nie ma szans. A mechanizm prawdopodobnie, jeśli gdzieś tu jest, to jest strzelony przez niego, więc... Więc... Musimy być po prostu ostrożni i nie dać się pokonać, chociaż... Dobra. Tego, co widzę, kosa bije znacznie więcej od tego, co mieliśmy wcześniej. Bez wzmocnień, rzecz jasna, na którym mógł być silny. Ten... Jeden przycisk klikłem, znowu, jeszcze tak, ale... Dobra, blokowe kontry nie są mocną siłą kosy. I tak, postaram się korzystać z niej jednoręcznie, chociaż tego nie lubiłem. Cel taki, żeby no... Móc się blokować przeciwko jego chociaż fizycznym częściom ataków. Jak widać, nie jest aż takie złe. Ale tak, jeśli go pokonamy, może uda się coś znaleźć. I w sumie, co jeszcze chciałem? Bo coś mi mówiłem przed chwilą, ale już... Ni cholernie pamiętam, o co chodziło. A więc tak, wybaczcie, jestem powdroskażony, ale... Tutaj na swoją obronę powiem... Jest to związane z tym, że... Jeszcze trzymają mnie emocje po tym, jak... można powiedzieć... Po samym dniu, bo siadam tu akurat wieczorem, a miałem dzień dosyć taki udany, emocjonalny. Dużo się działo.
mówiąc najprościej. I tak jeszcze może nie do końca będę w stanie się skupić na tym wszystkim, no ale... Ale... Co ja tu będę się tłumaczył? Wszyscy wiedzą, że... Ja niestety nie potrafię się skupiać w najważniejszych momentach i... No... Trzeba jakoś z tym żyć. Gorzej tylko, że nie mamy butelek. Ani regeneracji bestii. Jedyny sposób na to, żebyśmy coś osiągnęli, to teraz... Szukając konfrontacji. Ewentualnie pokonując koteczki, co będzie co najmniej ciężkie. Ale i tak chcę tego spróbować, bo czemu nie? No i jak widać, nie bijemy im za dużo. Ale tarcza jest wystarczająca, żeby blokować chociaż część ich ataków. Niestety. Padłem. A skoro padłem, będę musiał powrócić tak tam na powierzchnię i tak dalej, cały to przechodzić. Powiedzmy, że sobie trochę odpuszczę to wszystko i... Jak się nazywa? Chcemy zwracać tam znowu. Po prostu stąd ucieknę. Chwilowo. I pójdziemy zająć się tym, co jest właśnie takie niezwykłe w tej przygodzie dzisiejszej, którą sobie zaplanowałem, czyli jakby to powiedzieć, no ulepszyć kosę. Jedno co tylko muszę znaleźć tutaj, jedne popioły, które, jeśli dobrze zrozumiałem, mogą być potrzebne, żeby to zrobić. Dziwne, żebym ich nie miał. Nawet bardzo dziwne. Muszą gdzieś. O, jest. Dobra. I to jest, powiedzmy szczerze, coś, co... Jakby to najłatwiej określić. Może nie tyle sprawdziłem, co... Po prostu wywnioskowałem po części z tego, co było mówione na jednym serwerze, czy tam w sumie pisane. A po drugie, odsłuchując ponownie dialogi z nią, jak się jeszcze spotykało za życia i tak dalej, to nie ma to nawet delikatny sens. I tak. Wiem, że nie wszystkim może się podobać to, że tak wyprzedzam fakty i tak trochę delikatne spoilery tutaj rzucam w ten sposób. No ale wybaczcie, niestety. Teraz tak, unieś medalion. Mam nadzieję, że to będzie to, o czym myślałem. Jeśli nie, no to... będzie trochę gorzej. Ale tak, jest medalion. Mhm. Oby to tylko to był ten naprawdę, którego szukam. Bo jeśli nie, no to jak mówiłem, trochę się podłamię. Bo ja chcę się dostać tam, gdzie prowadził drugi medal. Ten, który ostatnio zdobyliśmy, do Świętego Drzewa. Wiesz tak, z jego opisu można wywnioskować, że to ta sama winda tam zawozi. Więc no, teraz tylko proszę, żeby to zawiozło mi tak, jak ja chcę. I tam, gdzie ja chcę. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. Jesteśmy gdzieś, zaraz zobaczymy, czy to jest to miejsce, w którym byliśmy ostatnio, czy nie. I mam nadzieję, że nie. W zdennej ciemności jestem w stanie powiedzieć, że nie, że chyba jesteśmy tu, gdzie miałem być. Chociaż nie, jest inna akcja. Okej, czyli jednak źle. Tajny medalion, dobra, teraz będzie to, co trzeba. Jednak wróciliśmy. Może po tej stronie po prostu trzeba było? Nie wiem. Możliwe. No ale tak, tam było czerwone, a tu zielone. Byli olbrzymi. Zresztą wojownicy tutaj są jakieś takie jakby... Nie wiem, kapłani?
Animację pozwólcie, że pominę, bo chyba nie będzie niczego. Chociaż nie, lepiej nie będę pomijał. Bo się okaże się, że tutaj coś fajnego będzie, no co potem będę żałował. Więc tak. Idziemy zająć się rzeczami, które z perspektywy kogoś takiego jakby mogą być dziwne, że czemu tak nagle przerywam i tak dalej, ale z perspektywy mojej są naprawdę istotne. Dowiedziałem się paru rzeczy. Inne się domyśliłem, inne mi spoilowano przypadkiem. I tak, jest to zaskakujące, że w sumie Elden Ring premier miał pół roku temu ponad, chyba już, jeśli się nie mylę. A ludzie nadal na ten temat dyskutują. Naprawdę zaskakujące. Chociaż to może być wina po części tego, że w sumie co siedzę w kręgach, w których... No wielu ludzi dopiero zaczyna w to grać, nie wiadomo czym. No ale tak, nie będę tu może się więcej marudził i tak... Ukryta ścieżka do świętego drzewa. Bardzo, ale to bardzo... Wyczekiwane przeze mnie miejsce, święte drzewo. Powiem tylko, że z tego co widzę jest tutaj jakiś... labirynt i oko bestii drży. A to oznacza jedną z dwóch rzeczy. Pierwsza może oznaczać to, że mamy tu do czynienia z marynarzem gdzieś. Albo druga, będą tu pełnoprawne wielkie podziemia, w których na końcu pokonania bossa dostaniemy w nagrodę kolejne morowe korzenie. A może być jedno i drugie, oczywiście. Bo to nie jest wykluczone. Okej. Duża śmiernica, standardowo. Stary wróg, jak widać nie ma z nią problemów, bo już umiem walczyć z takimi przeciwnikami. Miła ilość runów, fajnie. Chociaż nie ukrywam, nie pogardziłbym większą. W szczególności, że teraz będzie potrzeba tego dużo. Myślałem się i ulepszyć, jeśli chodzi o poziomy, i ulepszyć, jeśli chodzi o wyposażenie i inne takie. I tak, tu barierki, nie ma, czy to sugeruje coś? A nie, sugeruje tylko śmierć. Więc lepiej się tym na razie nie przejmować. I tak, ośmiornica. Oczywiście, jeszcze oni. Strasznie ich nie umie. Ale tak, musimy dać radę. Lepiej nie ginąc jeszcze przy tym. Nie znaleźliśmy tu żadnego miejsca łaski. Oczywiście. Oczywiście, nie może być normalnego powitania i spokojnej rozgrywki. Muszę ginąć. No, na całe szczęście był posąg Mariki, więc no. I tak, w sumie z innych rzeczy jeszcze, które tak mogę wspomnieć, to nadal nie cholernie rozumiem posągu. Bo nadal to takie Radagon to Marikan, to nie ma dla mnie sensu, chociaż rozumiem, nie ma sensu bezpośredniego, chociaż mam jedną teorię co do tego wszystkiego, jaka może być. Jest to związane, najprościej mówiąc, z samym Godrickiem Strzywańcem. Tak, wiemy o takich aspektach, że Radagon był mężem Renali, czyli kryjskiej królowej, głowy akademii. Jakoś tak, no. Teraz aż takie wielkie szczegóły nie są istotne. Ale tak. Kimś takim tam był. Au. Jeszcze jakieś może inne informacje były, których nie kojarzę. Aha. Od razu po jednym ataku dead, no, bez przesady. Co jeszcze? Po tym jak... nie pamiętam. Godfreya? Chyba tak się nazywał? Może? Ale mniejsza to jest taka, takie informacje. Ale tak ogólnie jak tego pierwszego eldyńskiego władcę, z którym swoją drogą już walczyliśmy, teraz w postaci tylko
Złotego Cienia, więc podejrzewam, że on po prostu jest martwy. I to jedne jego pozostałości, które są na tym świecie, czym były, w sumie. Jak było już mówione, to po prostu Złote Drzewo przyjmuje z powrotem duchy, czy on dusze i tam właśnie jakieś takie rzeczy mogą powstawać. Że coś chyba, a może mieszam fakty, jeśli tak, to mnie poprawcie. Jak krzyczycie, że jestem jełopem, który nawet nie umie w histerię tego świata, czy coś. A dobra, a teraz jeszcze zawalczymy tutaj trochę mądrzej. Inaczej mówiąc, przy pomocy, nawet jeśli częściowo to błyskawic, zamiast tylko machać kosą, żeby trochę łatwiej właśnie było tutaj. Okej, okay, okej, okay. I tak pokonane kolejne tysiące. Gdyby nie to, że są tutaj wulgary, bo to się nazywa Vulgar Militia po angielsku. A ogólnie nie wiem, jak się to nazywa polskiemu do końca, bo nie pamiętam, ale zaraz zobaczymy nawet. To tak, to nawet mógł farmić sobie spokojnie jakiś czas właśnie runy. Bo dobrze, że tutaj je zbiera dosyć. No, tylko te małe gnomy niestety są okropne. Dobra, ale przeżyliśmy. Udało się. Tak, mówiłem nadal o Radagonie. Więc wiem o nim różne rzeczy i... No, może nie powiem, że wszystko, bo podejrzewam, że jest mnóstwo rzeczy, których nie znamy, albo nawet nie wiem. Bądź nie pamiętam najprościej w świecie. No, ale wracając. I jak wiadomo, jest drugim władcą eldeńskim. Co się z nim stało? W sumie nie wiadomo. Wiadomo tylko, że był. I jest też... Okej, czyli tam gdzieś będzie to wszystko w tych katakumbach. Nie poszukam. Wiadomo też o tym, że jest królowa Marika, która teoretycznie była, że tak nazwę, boginią, bóstwem tego kręgu i tak dalej. To doprowadziła do roztrzaskania. A teraz tak, trzy kropki. A niestety przeminęło jedno. Wskażcie im drogę, łaskawe światła. Obiecaną ścieżkę do świętego drzewa. Okej. No ale tak. Doprowadziła do roztrzaskania. I the shattering. Czy jakoś tak, to chyba jest po angielsku. Nie jestem pewien. No ale tak, no. Doprowadziła do tego. I coś jeszcze takiego. I od tego momentu już w sumie niewiele wiadomo o Radagonie. Wiemy tylko też, że ta cała wyższa wola, Greater Will, czy jakoś tak, za to ukarała. I tutaj pojawia się moja teoria. A co jeśli ukaraniem było, dajmy na to, śmierć? Bo ona może naprawdę już być martwa, nie żyć, czy coś. Chociaż, no. I dajmy na to, żeby zachować jakiś tam dawny porządek, czy coś, Radagon dokonał tego samego, dajmy, nie wiem, no, co ten właśnie Godric. I teraz Radagon to Marika, bo najprościej w świecie ten cały artysta odkrył, że po prostu zszył elementy Mariki. A teraz jeszcze jedno pytanie. Czemu na tarczy nie przełącza? Pierwsza rzecz i druga, jak z tym walczyć? Ale nie, ja poważnie pytam, jak mam z tym walczyć? To jest takie szybkie, że to po prostu unika wszystkich ataków, strzela 20 strzał na sekundę. No. Tym się nie da wygrać. Z mojej perspektywy na razie. Eldeńskich gwiazd też nie rzucę. Jeśli ktoś od razu by zasugerował eldeńskie gwiazdy, prywatnie czy nawet... pod odcinkiem. O, nic nie da, po prostu nie zdążę ich rzucić nawet. Okej, okay, i co tu mamy? Naprawdę? Oni? W takim miejscu? Okej, okay. Dziwnie dużo dostałem za nich tego wszystkiego, no ale trudno się mówi. Może to była jakaś pułapka po prostu. I tak, jak ona tu jest na tym wilku, czy tam on, ciężko mi stwierdzić. Na razie się tym nie będę przejmował. Będę uciekał w stronę mojego znacznika, który sugeruje mi, gdzie jest
mapa. Tak. O ile tego śniegu nie da się usunąć, to już wiem, że nie będę robił tej lokacji. Bo nic tu nie widać. Zupełnie jak w jednym miejscu w tych Mrocznych Duszach 2, które też było moją znienawidzoną lokacją i jest to jedyna lokacja, która, można powiedzieć, powstrzymuje mnie przed określeniem, że udało mi się przejść cały Dark Souls 2 na 100%. O. Nie jest aż tak intensywne. Okej. Okay. Nie jest aż tak źle. Już chyba, że będzie tak do końca, no ale tak. Akurat nie mówiąc, nie pamiętam teraz nazwy nawet, ale jest to lokacja, która tak najprościej we świecie polegało na tym, że się zjeżdżało w trzecim dodatku Rumną. Tam był wieczna śnieżyca po prostu, która zasłaniała prawie wszystko, co istnieje. I było tam pełno konioli, jelenio, cosiów, które po prostu irytowały. Wywiały się znikąd, irytowały. Nie dało się tam przejść, nieważne co i jak, bo te jelenie. Nawet teraz specjalizując się pod najcięższy pancerz, największą wytrzymałość, jaka istnieje, nie udało się. Ale dobra, jesteśmy tutaj. I... chyba gdzieś tu może będzie to, czego szukam. Przynajmniej taką mam nadzieję. Prawda jest taka, że no... nie do końca wiem, czego szukam. Wiem tylko, że szukam. Różne duchy. Wilków i... o, tych łuczniczek. Ale nadal nie wiem, czego szukam. Też ponoć, jak to znajdę, to będzie to oczywiste. W tamtym miejscu po prostu trzeba będzie użyć tych popiołów, a otrzymam swoją nagrodę. Wielką wspaniałą. Okej. Przynajmniej tak słyszałem. To jest prawda, co po raz kolejny będę powtarzał? Nie wiem. Sprawdź pieczęć. Zamknięty pieczęcią i tyle. Super po prostu. Super po prostu. Jak ja lubię takie rzeczy, które mówią, no zamknięte. Oświetl 4 figury w wiecznym więzieniu. Nie rozumiem, o co chodzi, no ale niech będzie, że tu wejdziemy. Cztery figury w wiecznym więzieniu. Kto ma złamać te pieczęcie, to fajnie, tylko jakie figury i gdzie je znajdę i jak je oświetlić. Muszę to wiedzieć, jeśli mam czym się zająć. Jak na razie niczego tu nie ma. Poza zielonym światłem, które może sugerować, gdzie powinienem iść. Ale chyba jednak nie. Te odgłosy mnie się nie podobają. Nawet bardzo. I... a, okej, okay, dobra. Takie figury po prostu. To może je nawet znajdziemy. Tylko no, muszę patrzeć. Być uważny. Nie być sobą, najprościej mówiąc. Bo ja i moja ślepota niestety nie sprzyjamy takim zadaniom. Jak są tu też jakieś bestie. Słychać to, czuć to i... dalej. I tak, no nie wiem, co mówić o tym wszystkim, poza tym, że... pewnie już pominąłem
20 razy jakąś figurę. Ale nawet no, nie jestem tego świadom, że ją popomijałem. Więc no. Tutaj mamy gdzieś. Myślałem, że granicę. Tak, jest granica. Okej. Okay. Znacznie to ułatwia robotę, bo przynajmniej wiadomo, że to chodzi o tą wioskę. Pomijając taką oczywistą kwestię, że no, każdy, kto trochę logicznie myśli, to raczej by wiedział, że to chodzi o wioskę. Czym, żeby nie było, nie umniejszam to nikomu, czy coś, kto się nie domyślił, tylko no. Z mojej perspektywy po prostu to było takie dosyć zrozumiałe, że tak, pewnie będę się ubiegać po tej wiosce. I potencjalnie chyba widzę kolejną figurę. O ile będę tylko wiedział, gdzieś, jak się tam dostać. Chyba, że nie. Nie, chyba jednak nie. A jeśli tak, no to jest tak ukryta, że ja po prostu nie wiem jak. Już się zaczyna. Już się zaczyna. Ostrzał z łuku, jeszcze w takim miejscu, że nie jestem w stanie go unikać. A konia dla ułatwienia tutaj nie dadzą. Po co? Okej, widzę. Znalazłem figurę. Tylko pytanie, jak się tam dostać? Niewidzialni wrogowie. No nie jest dobrze. A wiecie, co jest najgorszego? Było wspominane coś o niewidzialnych wrogach dawno, dawno temu. I o jakiejś pochodni. Ja to pamiętam. Gorzej tylko, że tego nie mam, więc... prawdopodobnie będę dead. Dobra. Dobra. Nie. Halo, postać. Nie wiem, czy jest dla mnie jeszcze tu nadzieja. W szczególności, jak już wspominałem, nie wiem, jak się dostać do tych figur. Nie umiem nawet precyzyjnie skoczyć tutaj, żeby spróbować zrobić moją jedyną... teorię, jak tam się dostać, nie. Chyba to jest dla mnie za duże wyzwanie. Więc no... powiedzmy, że tutaj sobie pobiegam i jak coś znajdę, to wam wyznawię nagranie i pokażę się, pochwalę tym, że jestem monedry, bo coś wymyśliłem. A póki co widzimy się za chwilę. Dobra, znalazłem drabinę. Gorzej tylko, że jakiś asasin niewidzialny mnie goni. Więc no, życzę szczęścia, żebym był szybszy od niego. Bo jeśli nie będę, to dead. I tyle w temacie. I dobra. Okazuje się, że to nie jest jakieś bardzo skomplikowane, tylko dosłownie trzeba poszukać. Podkreślam, poszukać drabin. Patrzeć, gdzie są te rzeczy. Dobra, mam kolejne i jeśli nie będę idiotą, to zaraz jeszcze nawet się pozbędziemy łucznika. Więc super. Tak. Wytrzymały. Bije dużo. I nie wiem czemu... zresztą, zaraz to będę narzekał. Mamy śmierć. Więc trzeba będzie od nowa to wszystko robić. Niestety. A przynajmniej podejrzewam, że od nowa. Jeśli nie od nowa, no to fajnie. Przynajmniej o tyle łatwiej. Podoba mi się to wszystko. Naprawdę podoba mi się to zadanie, ta zagadka. Szkoda tylko, że właśnie są ci niewidzialni wrogowie, a ja totalnie nie pamiętam, co to było z nimi. Chociaż może zamiast mordzić, totalnie nie wiem, to zobaczę. Czy mam informację? O, jest. Mhm. Okej, okay. Podobno strażnicy Złotego Drzewa mieli niegdyś pochodnie, które mogły świetlić tych łotrów.
Okej, czyli to potwierdza tylko, że jest jakaś pochodnia. Ale czy mamy taką pochodnię? To już inna sprawa. Nie, nie mamy. Nie, 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 nie rzucaj jełopie, proszę cię. Teraz szybko tylko odzyskać moje runy. Po czym będziemy znowu lecieć tam, gdzie trzeba. I no, jak słyszycie, już jest tutaj ten zabójca. Na szczęście wygląda na to, że nie umie wchodzić po drabinie, więc chociaż tyle udaje się przed nim uciec. Ale tak... nie pociesza co? Nie pociesza, ani trochę. Tak samo jak fakt, że ona już mnie zauważyła, też nie jest pocieszający. Pocieszające za to jest, że moja tarcza prawie całkowicie neguje jej strzały, więc no, nie jest może aż tak źle. A przynajmniej na tak długo, jak będę się zasłaniał. Więc no, jest okej. I teraz drabiny tutaj widzę jakieś. Więc pewnie wokół tego miejsca będzie jakiś sposób na dotarcie tam wyżej. I w sumie z tym jałpem, bo nie sprawdziłem, czy te ognie są zachowane. Dobra, są zachowane. Są zachowane, super. Okej, to następny punkt będzie jakoś po tym daszku. Jestem tego prawie pewien. A przynajmniej jeśli nie po tym daszku, to... No i znikąd nagle on się pojawił. I będę dead. Super. Super po prostu. Super. Nie wiem. Nie wiem. Którędy iść. Znowu. Chyba będę się teraz po raz kolejny się trochę uspokoić i pomyśleć o tym, od której strony gdzie co, jak wleść. A nie tylko szarżować jak głupi. No, to chyba będzie dobrym pomysłem. Więc znowu widzimy się, jak tylko znajdę jakieś przejście, które będzie jakkolwiek sensowne. I nie przejmujcie się tym, że tutaj tak dziwnie robię, po prostu myślę, czy mogę tutaj na skróty przejść jakoś, ale nie ma szans. No dobra, znalazłem kolejną drabinę. Gorzej tylko, że tak. Jest tu łuczniczka, która sobie będzie mnie zabijać, zawsze jak będę do niej podchodził. Bo jakby inaczej... Ja tych uczniczek nie pokonam. Więc po prostu... nie. Nie wiem, co powiedzieć o tym wszystkim. Ale na pewno nie mogę powiedzieć, żeby to było, przynajmniej moim zdaniem, uczciwe. Tak no. Niestety. Będziemy się męczyć, męczyć i męczyć. Tak długo, aż mi się to uda. Albo że zbędę jakieś coś, czym mogę łatwo ich eliminować, w sensie te uczniczki. Ale wydaje mi się, że jednak szybciej będzie się męczyć, aż uda się to zrobić tak po prostu, normalnie, w pełni tutaj. Tu. Teraz tak... było teraz, bo znowu się trochę pogubiłem. Tę stronę? A nie, jest, dobra, to tu. Ciekawe, można tu fajnie właśnie tak dojść. Tak też za pierwszym razem tu wlazłem. Tym razem mamy farta, bo uczniczka jeszcze mnie nie zauważyła. Więc jej. Dokądkolwiek to prowadzi, mamy przewagę nad nim tym razem. Chyba nie. To jest nawet bardzo dobrze. A póki co jełopie, wspinaj się i... ostatni punkt będzie tam. Dobrze. To już łatwo będzie osiągnąć. Bo nawet widzę prawie, że bezpośrednią trasę. A co gorsza, widzę też strzały lecące w moją stronę. No tak, po co jest tutaj ten spadek w takim wypadku?
My nie wiem. Ale tak, tędy się tam nie dostanę. Nawet jeśli tu już dwie uczniczki mnie widzą, więc ciężko będzie. Ale tak, może spróbujmy przeanalizować sytuację. Trzeba dostać się tam. Przynajmniej o tyle lepiej, że już mam na sztywno ustalony punkt celowy. No i proszę, i znikąd znowu się pojawia on. Największa zmora po prostu tego wszystkiego. Nie rozumiem, i to szczerze mówiąc, nie rozumiem, na jakiej zasadzie się porusza ten niewidzialny skrytobójca. Nigdzie to nie jest wytłumaczone. Pojawia się w tak losowych miejscach. Mimo tego, że inne momenty udowadniają, że Damian to nie umie się wspinać czy skakać. Nie wiem, dobra, wskakać umie, ale nie umie się wspinać. A jednak mimo wszystko potrafi się dostać wszędzie. Więc tak. Tam byliśmy, tak, przed chwilą. Jakoś na ten budynek trzeba się dostać. Jak już się tam dostaniemy, to będzie lepiej. A, super! Jeszcze potrafi strzelać tym pociskami, które zmniejszają max HP. No, super! Wiecie co? Ja po prostu napiszę znajomego. Podpytam o tą pochodnię, czy ona istnieje, czy to tylko taki opis, chociaż dobra, jest to notatki zawsze pomagają. Więc napiszę o tej pochodni, postaram się dowiedzieć co, jak ewentualnie zdobędziemy ją za chwilę, bo już mam dosyć tego wszystkiego. A poza tym też poszukam, jak to się nazywa, no. Ewentualnie jeszcze dojścia tam, jeśli nie znajdę informacji o pochodni samej w sobie. Więc no. Do usłyszenia za chwilę. No dobra. Jesteśmy u kupca. Powiem wam, który powinien oferować tą pochodnię. Jeśli on ją miał, a ja jej wcześniej zauważyłem, to jestem totalnym idiotą, głupkiem i jełopem. Jeśli nie miał, w takim wypadku zostałem oszukany. Ale tak, pochodnia strażnika. Tak, pochodnia używana przez obrońców Złotego Drzewa i płomienie są podsycane specjalną inkantacją, umożliwia dostrzeżenie zabójców chronionych całunami. Wykonana na zlecenie obdarzonego łaską władcy w imieniu Złotego Drzewa, by już nigdy nie powtórzyła się noc czarnych noży. Pięta pochodnia. Miejmy nadzieję, że naprawdę to pomoże i teraz będę w stanie zauważyć tego dziada. Jeśli tak, to wyeliminowanie go przy pomocy kostni powinno być wielkim problemem. No cóż, widzimy się za chwilę, jak tylko znajdę dziada, albo jak znajdę przejście do ostatniej lampy. Mamy dziada. Pochodnia faktycznie działa. Dobra. Trzymały i niestety jest typem takim, którego bardzo nie lubię, jeśli chodzi o przeciwników. Jak zapewne pamiętacie, walczyliśmy z nim już kilkukrotnie, no i nie wyszło to najlepiej, zazwyczaj. Okej. Może kosa nie jest po prostu dobrym wyborem na niego, bo jest odporny na święte czy coś, więc... Nie będę tutaj mówił. Tak, nie. Ale... Za chwilę spróbujemy go pokonać jeszcze raz. Jedno co tylko. Z nieco inną... bronią. A szybciej to by było do góry, jednak jestem ci strasznie łopem. Pytanie, gdzie to jest? Dobra, mamy to. Mamy to, więc tak. Tym razem spróbuję go pokonać. To ma to... dzidom. Ja nie stworzyłem na takie okazje. I powiedzmy, zacznę od krwawego płomienia. Jeśli on nie będzie wystarczający, to wtedy weźmie się ewentualnie błyskawice. Jednak no, miejmy nadzieję, że to wystarczy, bo... No, po prostu nie chciałbym się męczyć
długo ze zmienianiem tych wszystkich rzeczy i zginięć. Mamy pochodnie. Mamy dziada. I... no nieco lepsze te obrażenia. Chociaż nie powiedziałbym, żeby były dużo lepsze. A co za tym idzie? Prawdopodobnie też to nic nie da. Gorzej, że też nam zadaje obrażenia wielkie z tymi swoimi atakami. Co nawet... halo, co jest? Z chwili nie mogłem robić w ogóle ataków. Dziwna sprawa. Dobra. To nie ma sensu. Zamiast z nim walczyć, chyba powinienem unikać po prostu, więc... albo moja postać jest zdecydowanie za słaba na tą lokację. Tam się w grób. Albo coś, nie wiem. Dobra, to tak. Ja jednak sobie odpuszczę tą walkę. Nie spotkamy się jak tylko... jak się nazywa, no. Jak tylko... tutaj jest, dobra. Jak tylko, no... znajdę dojście do tej ostatniej lampy. Pochodni, czy co tam było. Dobra. Dobra, jak widzicie, udało mi się. Prawie. Dobra, to już będzie moja śmierć. Za dużo łuczniczek we mnie celuje. Ale tak, jak widzieliście, udało mi się znaleźć mniej więcej trasę. Więc, no, brawo ja. Jednak to trzeba było tamtędy. Niestety. Więc tak, pozwólcie, że szybko przywrócę sobie z powrotem kosę. I próbujemy. Bo jednak trzeba tam po prostu szybko dobiec. Pozbyć się jednej łuczniczki. Drugą zignorować i cieszyć się z tego, że tam jesteśmy. Że wymaga to precyzyjnego biegania, a ja nie umiem w precyzję. No ale cóż. Okej, już mnie wykryli. Ale teraz tak, tutaj stąd można jakoś doskoczyć. Przed chwilą mi się to udało. Przypadkowo. Dobra. Jesteśmy. Teraz najgorszy moment. Nie mogę pozwolić, żeby wystrzeliła chociaż jedną strzałę. Nie wystrzeliła, dobra, mamy to. Potencjalnie jesteśmy wolni od tej klątwy tego miejsca. Gorzej, że cały odcinek na tym zmarnowałem. No cóż. Jeszcze została złamana pieczęć, jej. I to tyle. Jesteśmy. Po tym. No i takie... wy macie na... powiedzmy na tym, jak to się nazywa, na liczniku odcinka 43 minuty. Ja mogę wam powiedzieć, że już półtora godziny nad tym siedzę łącznie. Niestety bardzo często zostałem pokonywany w bardzo dziwne sposoby. Więc no... i ze smutkiem jednocześnie stwierdzam, że chyba to nie tego szukałem. Jednakowoż nadal nie będę krytykował, że zmarnowałem czas czy coś, bo może coś tu będzie. Może coś tu będzie? Well. Dziękuję bardzo, gro. Z przyjemnością usiądę przy miejscu łaski. Jednakowoż nie. Nie będę tutaj szedł. Jeszcze nie czas. Jakkolwiek jest to wspaniałe miejsce i warto byłoby tutaj pójść, tak. No ja szukam czegoś zgoła innego na razie. Znaleźć mam myśli dokładnie w tym teraz momencie. W ogóle moim celem ostatecznym jest właśnie to drzewo. Ale no, teraz jeszcze nie idziemy po mój cel ostateczny. Teraz chcę po prostu, żeby podsumować ten odcinek w dobry sposób, przynajmniej dla mnie, to chcę ulepszyć moją kosę do plus 10. I wiem, że mogę to tutaj zrobić. Wiem, że mogę to zrobić, tylko nie wiem gdzie konkretnie. A więc tak... ja może jeszcze tego poszukam, bo wiem już. Przynajmniej może nie tyle co wiem, co ktoś powiedział, właśnie tak potwierdził, że tak, że to miasteczko jest dobrym miejscem do szukania tego czegoś.
Więc po części wiem, że to gdzieś tutaj. Ale z drugiej strony też dużo mi to nie mówi. Ja konkretnie czego konkretnie szukam. Więc no, ja tutaj szybko sprawdzę. Bo nie ma przebacz. Nie odpuszczę sobie. Mój cel na dzisiaj to dosłownie pokazanie wam kosy plus 10. Więc no, jak dowiem się czego szukam, albo to znajdę, preferowałbym to drugie. To się zobaczymy ponownie. No dobra. Powiem wam szczerze. Pobiegałem po różnych miejscach i stwierdziłem, że tutaj wracam. Dopytam się już nawet, gdzie tego szukać. Nie jestem do końca zadowolony z tego, że musiałem się do tego uciec, ale... tam. Niedaleko. Naprawdę niedaleko, ale ja jednak się zafiksowałem na samej wiosce, a nie na jej okolicy, więc dlatego trochę było gorzej. Tak więc, za chwilę zobaczymy, o co chodzi i miejmy nadzieję, że dostaniemy fajną nagrodę. Wybaczcie cięcie, domownicy, mam nadzieję, że rozumiecie. Tak, lada moment, może zobaczymy, o co chodzi. I tak, ja osobiście powiem, że może nie tyle wiem, co podejrzewam, o co chodzi. No nie, nie, to już jest przesada. Ale dobra, jest posąg Mariki gdzieś. Niech te dusze nawet przepadną, ja chcę tylko się tam dostać. Przepraszam, jakie dusze? Runy. Ja chcę się tam dostać po prostu. Tutaj. Czyli tak będę musiał jechać. Ja sprawa to wydaje mi się, że z tego chodzącego mauzoleum, jak się to okazuje, nazywa. Jak właśnie się nazywają te dziwne rzeczy. Wypadają te pociski. Aha, super. Już po mnie, bo straciłem konia. A bez konia nie ma szans, żebym to po prostu przetrwał. Raczej. A nie, mogę przetrwać. Okej. Nikła szansa, ale mogę jeszcze. Tylko fajnie by było, gdyby nie było jakiegoś takiego jakby wręcz namierzania na gracza. Tych pocisków. Dobra, złoty run 7. No i oczywiście musiało spaść na mnie. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tego delikatnego triggera. Ale po prostu mnie to irytuje. Szczerze, irytują mnie takie mechaniki, które po prostu... Jest sobie coś, daleko, wysyła miliony pocisków, które wręcz albo są namierzane, albo czuć jakby były namierzane na gracza. Tylko po to, żeby wkurzyć. I tak. Żeby było jasne. Mógłbym się tego pozbyć, raz na zawsze. Gdybym wiedział, znaczy nie gdybym wiedział, bo w sumie wiem jak z tym walczyć. Gdybym chciał, tylko problem w tym, że no... pewnie długo to zajmie, jeszcze mogę z tym zginąć. Ale dobra, powiedzmy, że zrobię wyjątek. Pokażę wam po raz pierwszy, o co z tym chodzi. Ale dobra, ta noga już jest załatwiona. Głównie właśnie dlatego, że mnie to irytuje i wkurza tym razem. To tak całkowicie irytuje i wkurza. Po prostu chcę się tego pozbyć. Na przyszłość i dla siebie, swojego świętego spokoju, jak i też dla innych kwestii. Nadepnie na mnie? Nie, na szczęście. Dobra. Ale tak, ogólnie całe te mauzoleła, o których się już dowiedziałem też, jak już wspomniałem przed chwilą, polegałem na jednej prostej mechanice. Chodzi to sobie, dzwoni. Niektóre mają dzwony, inne nie. I twój cel jest prosty, jako gracza. Usuwać te takie kryształy z ich nóg. I tym podobne rzeczy. Po to, by później to przewrócić. A jak to się przewróci, to fajną rzecz to można zrobić. Ale... Nie. Chciałbym to pokazać, naprawdę, ale nie. Jestem zbyt bliski śmierci tutaj teraz. Chociaż może jeszcze dam radę. Fajnie by było, gdybym dał radę. Ale tak, są właśnie takie czaszki. Kryształy, czaszki, jak zwał, tak zwał. Z każdej nogi trzeba usunąć wszystkie. Albo przynajmniej większość. Tylko fajnie by było, gdyby postać odpowiadała na polecenia unikania i tak dalej. I uciekała, jak tylko to coś podnosi nogę, tak jak ja tego chcę. Nie, zapomniałem o truciźnie.
Nie. Jaki jestem głupi. Ale ogólnie tak, jak rozwalcie wszystkie te czaszki z nóg, to się przewróci, można tam wejść i zduplikować sobie popioły, te z których się dostaje bronie i inne rzeczy z wybranego bossa, przy czym wiem, że są dwa rodzaje, jedne tam bardziej zaawansowane pozwalają duplikować nawet tych takich większych bossów pokroju Godrika, inne pozwalają tylko na tych mniejszych pokroju lejenia. Ale no, chciałbym wam to pokazać, naprawdę. W szczególności, że to wyjątkowe mauzoleum mnie wkurzyło. Też dobra, mam teraz łatwe dojście do niego. Aż zaryzykuję. Może to się uda. Okej, teraz już jest dziwne, naprawdę. Nie dotyka mnie tym, a i tak dostaję. No! Jaki to ma zasięg nagle? Ja się poważnie pytam, jaki to nagle dostało i zasięg? Wcześniej udawało mi się tego unikać przez chwilę i było wszystko fajnie, a teraz nagle nie. I dostanę znowu? Nie, tym razem na szczęście nie. A teraz dostałem zapewne całe swoje życie, hura, po prostu. Niestety. Podejrzewam, że w tym miejscu może być dużo jeszcze jakichś ciekawych znajdziek czy czegoś. Dlatego też się tak zmuszam do tłuczenia temu czemuś nóg. Osobiście już dawno bym się poddał. No, robię coś też po części na rzecz właśnie tej serii, żebyście zobaczyli kolejną jakąś nową mechanikę, którą można powiedzieć, że znam już od jakiegoś czasu, ale no najprościej w świecie nie chciałbym się jej pokazywać, bo nie czułem potrzeby. Dobra, miejmy nadzieję, że to już będzie ostatnia noga, błagam. Jeśli nie, to się wkurzę i to mocno. Aha, jeszcze tak utrudniałem robotę. Że to... A, nie, dobra, daliśmy radę. Mamy to. No właśnie, jak się to rozbije, to tak to wygląda. Daliśmy radę. Pozbyliśmy się tego dziadostwa. To jest wszystkim, czego chciałem w tym momencie. Nie będzie już nam więcej przeszkadzać. I tak, zaraz zobaczymy, jakiego to jest typu dziad. Czy tutaj można dowolne. Czy tylko te takie niższej klasy, sprawdź szczątki. Dowolne, okej. Okay. W takiej sytuacji biorę to. Już jedno to użyłem, a teraz będę miał drugą błyskawicę też od niego. Jest mocna, nie mam pojęcia. Czemu chcę? Oczywiście, że tak. Okej. Okay. I się udało pozbyć tego okropnego czegoś. I dobra. Mamy kościół i to tutaj takiego niezwykłego w sumie jest. Srebrna rozczarna tarcza. A nawet nie trzeba jej brać, bo ona automatycznie zostanie tutaj przyzwana. Okej, czyli teraz pokażę to miejsce, że tak to miałeś zrobić. Fajnie znowu. O young yet towering sister of ours. Let the birthing droplet in and create life for us. A w ogóle patrzcie, one są bardzo podobne do siebie. Jest mi też zbroja bardzo ładna. No i mamy to. Beside Lobo, my dear wolf. A, i tutaj jeszcze podam taką ciekawostkę. Jeśli się przyzwie obok wilków, oświetla jednego z nich. Tym samym będzie jak te wredne przeciwniki. Ale tak, teraz się tym nie przejmujemy. Udało się, sukces i to wielki. Co tutaj? Aleksander, okej, zawsze zapominam o tym, że on tam jest Aleksander, ale mniejsza.
Na zakończenie wszystkiego chciałbym powiedzieć tylko jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą z nich będzie coś, co zobaczyłem jakiś czas temu, ale zapomniałem ciągle to ruszyć. A druga będzie... No same szkosy. Patrzcie, no, niestety. Ale po prostu zobaczyłem swoją drogą, że on tam coś ma. Ale mniejsza. Nasz towarzysz i kolejny podopieczny rani. Zresztą w sumie nie tyle co podopieczny, co jej asystent. Nie żyje. Został pokonany przez mnóstwo takich dziadów jak ci, których nienawidzę. I którzy dzisiaj mnie ciągle mordowali. Ale tak, są tu też jakieś rzeczy. Jego dzwonek kulisty oraz jego hełm, jak się okazuje. Dzwonek kulisty, nie trzeba nic mówić. Może pokażę takiego opis. Ale no, po prostu możliwość kupywania jego rzeczy w innym miejscu, jeśli by czegoś nam brakowało, czegoś mi nie wykupili. Co jest moim super motywem. Bo niestety bardzo często widzi się, że to po prostu może... Natomiast chodzi o jego hełm, to wybaczcie, chciałbym wam go pokazać, ale jestem ślepy. Nie widzę po prostu tego wiadra. A nie, jest, dobra. Proszę. Hełm ze szkła przypominającego kryształ. Ponoć wojenny doradca I nigdy nie zmywał go z głowy. Łatwo pęka i słabo amortyzuje uderzenia. Noszony przez zdrajców stanu, chroni przed interwencją wyższej woli i służących jej palców. I bał się własnej perfidii. A jego dzwonek kulisty, zaraz go też... Może ma jakieś ciekawe coś? Dzwonek kulisty mistrza Kowalskiego znaleziony przy jego zwłokach. A cóż. Z takim smutnym akcentem na pożegnanie naszego wielkiego towarzysza wcześniejszego. Też na podsumowanie wszystkich moich zmagań. Idziemy do naszego kowala. Tutejszego. Zakończyć proces, w którym nasza kosa stanie się najbardziej zabójczą bronią, jaką mogłoby być. Teraz jedyne, co może ją wzmocnić, to jakieś specyficzne, jak to się nazywało, no, talizmany bądź ulepszenie statystyk. Gdyż fizycznie ona osiągała właśnie perfekcję. A wraz z tym achievement oręż przeciw bogom. Żegnaj, towarzyszu kowalu. Jeszcze się spotkałem na pewno z innymi odrążami. Ale dziękuję ci za to, że moja kosa osiągnęła perfekcję. I w tym oto momencie pokazuję wam, że dotrzymałem swojej obietnicy. Kosa jest naszą bronią ultimatywną, ostateczną. I jeszcze tak, żeby było wszystko oczywiste. Pewne, jasne. Odbieram jeszcze błyskawicę śmierci. Byleby mieć komplet. Cóż, z takim akcentem. Pomimo moich wcześniejszych wściekłości i innych rzeczy. I z taką kosą, która... Może jakoś wielce się nie ulepszyła, ale jednak zawsze coś. Kończymy ten epizod. Który mam nadzieję, że wam się bardzo podobał. I jesteście z niego usatysfakcjonowani. Tak samo jak ja jestem usatysfakcjonowany z naszego... Może dziwnego, ale jednak zwycięstwa. To by było na tyle. Pomiędzy tym a następnym odcinkiem z góry powiem, postaram się nafarmić dużo runów, żeby wzmocnić naszą postać. Nie wiem do jakiego poziomu. Nie wiem ile tego zrobię i gdzie to zrobię. Ale zrobię. Bo czuję, że potrzebujemy więcej potęgi, jeśli mamy zająć się tym, czym będzie nam pisane się teraz zająć. No i cóż, trzymajcie się. Hej, hej.